Okay. Let's turn over to 2 Corinthians chapter 5. Drugi Koryntian, piąty rozdział. How many of you are here tonight that weren't here this morning? Kto z was nie był dzisiaj rano na społeczności? Dajcie mi znać. Welcome. Witam was. I'm glad you're here. Cieszę się, że jesteście tutaj. I'm going to continue teaching on what I spoke on this morning. Będę kontynuował nauczanie na temat tego, o czym mówiłem dzisiaj rano. This morning we started with 2 Corinthians 5:17. Dzisiaj rano rozpocząłem zwiastowanie z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału, 17 wiersza. And I began to explain how when you get born again. I zacząłem wyjaśniać, co się dzieje, kiedy rodzisz się na nowo. You are completely changed. Jesteś wówczas całkowicie przemieniony. But this change doesn't take place on the outside. Ale ta zmiana nie ma miejsca na zewnątrz. It's talking about the change that took place in your spirit. Ale jest tam mowa o zmianie, która ma miejsce w twoim duchu. And I used a number of scriptures this morning. Ja cytowałem dzisiaj wiele fragmentów Słowa Bożego. To show that in our spirit we're identical to Christ. Żeby pokazać wam, że w naszym duchu jesteśmy identyczni z Chrystusem. We aren't becoming like Christ in our spirit. Nie stajemy się podobni do Chrystusa w naszym duchu. But the moment you get born again, ale w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, you become identical to Jesus in your spirit. W twoim duchu stałeś się identyczny z Jezusem. You are a completely new creation. Jesteś zupełnie nowym stworzeniem. And the rest of the Christian life is renewing your mind. A pozostała część twojego chrześcijańskiego życia to jest odnawianie twojego umysłu. To what has already happened to you in the spirit. Stosownie do tego, co już ma miejsce w twoim duchu. And we start living from this born again self. I zaczynamy żyć na podstawie tego, kim jesteśmy w tym nowonarodzonym duchu. If you missed any of that this morning, please get my materials. Jeżeli minęliście się z tym kazaniem dzisiaj rano, to bardzo proszę, żebyście się z tym zapoznali. Because I really believe you must understand those things to have victory in your life. Wierzę bowiem gorąco, że musicie to dobrze zrozumieć, byście mogli doświadczać zwycięstwa w waszym życiu. Tonight I'm going to zero in on just one part of what I talked about. Focus on one part. Dzisiaj chcę się skoncentrować wyłącznie na jednej części tego, o czym mówiłem. And I'm going to amplify how God loves us. I chcę z takim naciskiem powiedzieć o tym, jak Bóg nas umiłował. Completely separate from our sins. W sposób zupełnie niezależny od naszych grzechów. Now this is very, very important. To jest bardzo ważne. Some people can accept that God loved us when we first got saved. Niektórzy ludzie akceptują to, że Bóg nas umiłował w momencie nowonarodzenia. They believe at the moment they're born again, God loves them. Wierzą ci ludzie, że w momencie, kiedy się rodzą na nowo, Bóg ich miłuje. But then, after they're saved, ale potem, kiedy już trwają w tym zbawieniu, they continue to sin. Upadają w grzech. We may not sin to the same degree. Być może nie grzeszą w tym samym stopniu co przedtem. But all of us fall short of what God wants us to be. Ale niestety wszystkim nam brakuje, żeby dotrzeć do tego standardu, do jakiego Bóg nas chce zmienić. And so most people believe that affects the way God loves us. Większość ludzi wierzy, że to wpływa na sposób miłowania nas przez Boga. And there are different degrees of condemnation that come at us. I są różnego rodzaju stopnie potępienia, które jest w nas. Some people believe that every time we sin, niektórzy ludzie wierzą, że za każdym razem, gdy grzeszymy, we lose our salvation. Tracimy swoje zbawienie. And that if we were to die with an unconfessed sin in our life, i gdybyśmy umarli mając niewyznany grzech w naszym życiu, that we would go directly to hell. To poszlibyśmy bezpośrednio do piekła. Even though we've been born again. Mimo tego, że narodziliśmy się na nowo. Other people believe a lesser degree of condemnation. Inni ludzie wierzą w trochę niższy stopień potępienia. They don't think you'll go to hell every time you sin. Oni nie wierzą w to, że pójdziesz do piekła, jeśli zgrzeszysz. But they believe you lose your privileges of salvation. Ale uważają, że tracisz swoje przywileje, dobrodziejstwa wynikające ze zbawienia. They don't think that God will fellowship with you if you have sin in your life. Wierzą, że Bóg nie będzie chciał mieć społeczności z tobą, jeśli masz grzech w swoim życiu. They don't think that God will use you if you have any sin in your life. Nie wierzą w to, że Bóg będzie chciał ciebie użyć, jeśli masz grzech w swoim życiu.
But that's not what the Bible teaches. Ale nie tego naucza nas Biblia. If I really believed that that was true, gdybym naprawdę wierzył, że to jest prawda, then as soon as you got born again, I'd kill you. To w momencie nowonarodzenia chętnie bym cię zabił. That's terrible. Okropne, prawda? You think you'd go to hell. Pomyślelibyście sobie, no, to poszedłbyś do piekła. But that's the only way you would get to heaven. Ale to jest jedyny sposób, dzięki któremu ty mógłbyś się dostać do nieba. If you have to have every single sin confessed. Gdybyś musiał wyznać każdy pojedynczy grzech. It's impossible to keep all sins confessed. Niemożliwą rzeczą jest, żeby wyznać każdy grzech. I want to share with you some good news. Chcę się podzielić z wami dobrą nowiną. That when you got born again, God forgave you of all sin. Że kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg przebaczył ci wszystkie grzechy. Not only the sins you committed before you got saved. Nie tylko te grzechy, które popełniłeś przed nowonarodzeniem. But God forgives you even of sins that you haven't committed yet. Ale Bóg przebaczył ci już grzechy, których jeszcze nie, w które jeszcze nie upadłeś. Somebody says, "How can you be forgiven of a sin you haven't committed?" Ktoś może powiedzieć, jak możesz mieć przebaczone grzechy, których jeszcze nie popełniłeś? You better hope God can forgive sins that you haven't committed. Ty lepiej miej nadzieję, że Bóg może przebaczyć grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. Because Jesus only died for the sins of the world one time. Ponieważ Jezus umarł za grzechy świata tylko jeden raz. And that was 2,000 years ago. I to było 2,000 lat temu. Before you had ever committed a sin. Zanim ty popełniłeś jakikolwiek grzech. If God can't forgive sins before you commit them, jeżeli Bóg nie może przebaczyć grzechów, zanim je popełnisz, then your sins can't be forgiven. To znaczy, że żaden twój grzech nie może być przebaczony. But the Bible teaches God forgave us of all sin. Ale Biblia uczy nas, że Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy. So let's read 2 Corinthians chapter 5. Czytajmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Verse 17 and 18. Wiersz 17 i 18. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Verse 18 says God reconciled us unto himself. Wiersz 18 powiada, że Bóg pojednał nas z sobą. That means that God has become friendly with us. To znaczy, że Bóg stał się naszym przyjacielem. And how did he do that? W jaki sposób on to uczynił? How is it that a holy God could become friends with unholy people? W jaki sposób święty Bóg może stać się przyjacielem nieświętego człowieka? Is it because God just ignored your sin? Czy dlatego, że Bóg zignorował twój grzech? No. Nie. God is a just God. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Sin had to be paid for. Trzeba zapłacić za grzech. So how is it that holy God could love us in spite of our sin? W jaki sposób więc święty Bóg może miłować nas bez względu na nasz grzech? Let's read the next verse. Czytajmy następny wiersz. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. This verse says that God reconciled us to himself. Tu jest powiedziane, że Bóg pojednał nas z sobą. By not imputing our sins unto us. Nie zaliczając naszych upadków. Is impute the word that it uses in what do you? Is that I'm the same sure. thing? I think so. All right. So. Let me explain this the way I explained it in America. Pozwólcie, że wyjaśnię to tak, jak wyjaśniam to w Ameryce. If this is talking about putting to your account. Tutaj jest mowa o tym, że zalicza się coś na twoje konto. This is what we would refer to when you use a credit card. Kiedy używasz karty kredytowej. If I go buy something and give them my credit card. Jeżeli idę coś kupować i kupuję za pomocą karty kredytowej. I'm not paying for that item at that moment. To ja nie płacę za ten towar w tym momencie. But I'm giving them my credit information. Ale przekazuję im informacje na temat kredytu, który mam w banku. And then they send me a bill for those materials. A potem dopiero oni wysyłają mi rachunek za te materiały, za ten towar. And I have to pay for those materials later. I muszę zapłacić za ten towar później.
So when I give them my credit card, kiedy więc daję im moją kartę kredytową, that's what the scripture is talking about. God imputed things to us. To znaczy, tak mówi o tym Słowo Boże tutaj, że Bóg nie zalicza nam. But this verse says God didn't impute our sins. I tutaj w tym wierszu jest powiedziane, że Bóg nie zaliczył nam naszych upadków. That would be the same as if I bought something. To jest tak, jakbym coś kupił za pomocą karty. And if they never took my credit card. A gdybym coś kupował, a oni nigdy by nie chcieli wziąć ode mnie karty kredytowej. It wouldn't even be charged against me. To nigdy bym nie musiał za to zapłacić. It wouldn't show that I owed anything. Jeśli chodzi o mój rachunek w banku, to nigdy by się to nie pokazało na tym rachunku. And this is what God did to us. To właśnie Bóg nam uczynił. God is treating us just as if we had never sinned. Bóg traktuje nas tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. And again, people say, how could God do that? I znowu ludzie powiadają, jak to możliwe, jak Bóg to może uczynić? The answer to that's in verse 21. Odpowiedź na to jest w wierszu 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. God put all of our sins upon Jesus. Bóg włożył wszystkie nasze grzechy na Jezusa. It's just like you bought something. To tak jak ty coś kupujesz. But instead of you giving your credit card. Ale zamiast dać swoją kartę kredytową. God steps in and gives his credit card. Bóg wkracza w tę sytuację i daje swoją kartę kredytową. And everything you owe gets put on his account. I wszystko, co ty wziąłeś z tego sklepu, idzie na jego konto. He paid for all of your sin. On zapłacił za każdy twój grzech. And you don't owe anything. I ty już niczego nie jesteś winny wobec Boga. It's just as if you had never sinned. To jest tak, jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył. And people have trouble understanding this. Ludzie mają duży kłopot ze zrozumieniem tego. Because you remember what you've done. Ponieważ pamiętasz to, co zrobiłeś. You know how you think. Ty wiesz, w jaki sposób myślisz. But God said in Psalms 103, ale Bóg powiedział w Psalmie 103, that he cast all of your sins in a sea of forgetfulness. Że on wyrzucił wszystkie twoje grzechy w morze zapomnienia. He has removed your sins as far as the east is from the west. On usunął twoje grzechy od ciebie tak daleko, jak daleko jest wschód od zachodu. And Hebrews chapter 9 says, Hebrajczyków 9 rozdział powiada, that your sins and iniquities he will remember no more. Że on twoich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomni. Jesus paid for every sin you have ever committed. Jezus zapłacił za każdy grzech, który kiedykolwiek uczyniłeś. So see, it's not that God just overlooks sin. To nie jest tak, że Bóg nie zwraca uwagi na grzech. God paid for your sins. Bóg zapłacił za twój grzech. God paid a very high price for your sin. Bóg zapłacił bardzo wysoką cenę za twój grzech. And when you receive that salvation, i kiedy przyjmujesz to zbawienie, then you receive a spirit that is righteous and holy. Przyjmujesz ducha, który w tobie jest sprawiedliwy i święty. And that has no sin in your spirit. I w twoim duchu nie ma żadnego grzechu. And then look at this verse in Ephesians chapter 1. A potem popatrzmy na ten wiersz w Efezjan pierwszym rozdziale. And in verse 13. Wiersz 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. The last part of that verse says you were sealed. Ostatnia część powiada, że jesteście zapieczętowani. So this means that when you got born again, to znaczy, że kiedy narodziłeś się na nowo, Ephesians 4:24, Efezjan 4, rozdział 24 wiersz, says you were created in righteousness and holiness. Powiada, że zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości Bożej. You are as pure as Jesus is. Jesteś tak czysty, jak czysty jest Jezus. And then this verse says, a potem ten wiersz powiada, that you were immediately sealed with the Holy Spirit. Że natychmiast zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. This is just like you were vacuum packed. To jest tak, jak gdybyś został zapakowany w taki worek próżniowy. You know, we seal food so that no impurities can get into it. My zabezpieczamy żywność, żeby żadna nieczystość się tam nie dostała. That's what God did to us. To właśnie uczynił Bóg z nami. The moment you were born again, w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, and that spirit was perfect and holy, i twój duch był święty i doskonały,
God sealed that spirit. Bóg zapieczętował tego ducha, zabezpieczył. So that no impurities could ever enter into it. Żeby żadna nieczystość nigdy się do niego nie dostała. So after you become a Christian, kiedy więc stajesz się chrześcijaninem i po tym fakcie, you still sin and come short of what you should be. Upadasz i brakuje ci tego standardu. But that sin only enters into your body or into your soul. Ale ten grzech dociera wyłącznie do twojego ciała albo do twojej duszy. It doesn't penetrate the seal around your spirit. Ale nie jest w stanie spenetrować tego zabezpieczenia, tej pieczęci, która jest wokół twojego ducha. Your spirit stays righteous and holy. Twój duch ciągle jest sprawiedliwy i święty. Even if you sin. Nawet jeżeli upadniesz w grzech. That's good news. To jest dobra nowina. That's nearly too good to be true news. To jest zbyt dobra nowina, żeby chyba w to uwierzyć. Most Christians don't understand this. Wielu chrześcijan nie rozumie tego. Every time we sin, it's like a new offense against God. Chrześcijanie myślą tak, że za każdym razem, kiedy zgrzeszą, to jest taka nowa obraza wobec Boga, nowy upadek. But again, I refer to John 4:24. Znowu wspominam Jana 4 rozdział 24 wiersz. That verse says that God is a spirit. Który powiada, że Bóg jest duchem. And that God looks at us in the spirit. I że Bóg patrzy na naszego ducha. He doesn't look at the part of you that is sinned and fallen short. On nie patrzy na tę część ciebie, która upada w grzech, która ma braki. But he sees that righteous holy spirit in you. Ale on widzi w tobie tego świętego, sprawiedliwego ducha. And so your relationship with God never changes. A więc twoja relacja z Bogiem nigdy nie zmienia się. Even if you sin. Nawet jeżeli upadniesz. And I'm sure somebody thinks I'm encouraging people to sin. I jestem przekonany, że ktoś może sobie pomyśleć, no tak, ten kaznodzieja zachęca ludzi do grzechu. That's not it at all. Nie, wcale tak nie jest. If you go live in sin, jeżeli pójdziesz żyć w grzechu, you're stupid. To jesteś głupi. But God loves you, stupid. Ale Bóg kocha cię nawet kiedy jesteś głupi. God's not mad at you. Bóg nie jest na ciebie wściekły. But you give the devil an inroad into your life. Ale ty poprzez grzech dajesz diabłu drogę do twojego życia. John chapter 10 verse 10 says. Jana 10 rozdział wiersz 10 powiada tak. That the devil comes to steal, kill and destroy. Diabeł przychodzi by kraść, zabijać i wytracać. If you yield yourself to the devil, jeżeli podporządkujesz się diabłu, you will let the devil steal, kill and destroy. To pozwolisz diabłu, by kradł, zabijał i wytracał w twoim życiu. But God loves you just the same. Ale Bóg kocha cię tak samo. He doesn't withdraw from you because of sin. On nie wycofuje się od ciebie z powodu twojego grzechu. All of your sin has been forgiven. Wszystkie twoje grzechy zostały przebaczone. But sin gives the devil a direct inroad into your life. Ale grzech daje diabłu bezpośredni dostęp do twojego życia. Romans chapter 6 verse 16 says. Rzymian 6 rozdział 16 wiersz powiada. That when you yield to the devil, że kiedy poddajesz się diabłu, you make yourself the servant of the devil. Stajesz się sługą diabła. And that Satan is going to destroy your life. I ten diabeł, szatan, będzie niszczył twoje życie. And so as much as you can, live holy. A więc tak jak tylko możesz, żyj świętym życiem. But don't ever think that God loves you based on how holy you're living. Ale nie myśl sobie, że Bóg cię kocha dlatego, że żyjesz świętym życiem. God is a spirit. Bóg jest duchem. And he's always looking at you in your born again spirit. I on zawsze patrzy na twojego nowonarodzonego ducha. And he sees you righteous and holy regardless of what you do. I on widzi ciebie sprawiedliwym i świętym bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Turn to Hebrews chapter 9. Hebrajczyków rozdział 9. I'm going to share some scriptures with you that will go contrary to what most of us believe. Będę się teraz dzielił pewnymi fragmentami słowa, które prawdopodobnie są przeciwne temu, co myślicie. But that doesn't mean it's wrong. Ale to nie znaczy, że one nie mają prawdy, nie mają racji. I'm going to be reading scriptures to you. Będę wam czytał fragmenty Bożego słowa. And if the Bible means anything to you, i jeżeli Biblia dla ciebie cokolwiek znaczy, then this should influence what you believe. To powinna ona mieć wpływ na to, w co wierzysz. The sad thing is a lot of people believe what they believe in spite of what the Bible says. Niestety większość ludzi wierzy w coś tam bez względu na to, co mówi Biblia.
Most people don't let the Bible get in the way of what they believe. Większość ludzi nie pozwala, by Biblia weszła im w drogę, jeśli chodzi o sprawy ich wiary. But we need to base our faith on the Word of God. Ale my pragniemy oprzeć swoją wiarę na Bożym Słowie. Let's read Hebrews chapter 9, verse 12. 9 rozdział Hebrajczyków, 12 wiersz. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. This verse is putting an emphasis on certain things. Ten wiersz kładzie nacisk na pewne rzeczy. It says that Jesus did this for us one time. Jest tutaj mowa o tym, że Jezus uczynił to dla nas jeden raz. The Lord doesn't have to spill his blood for us over and over and over. Pan nie musi przelewać swojej krwi za nas na nowo i na nowo. But one time Jesus died for our sins. Jeden raz Jezus umarł za nasze grzechy. And it says he obtained eternal redemption for us. Jest tutaj powiedziane, że on dokonał wiecznego odkupienia za nas. He didn't provide redemption until just the next time we sin. On nie zatroszczył się o odkupienie aż do następnego naszego upadku. And then if we sin, it voids that redemption. A potem, jeśli upadniemy, zgrzeszymy, to unieważnia to nasze odkupienie. And we have to get born again, again. I potem musimy znowu się narodzić na nowo. No, one offering gave us eternal redemption. Nie, jedna ofiara dała nam wieczne odkupienie. That means you don't lose your right standing with God. To znaczy, że nie tracisz swojego prawa przystępu do Boga. And let's read verses 13 and 14. Czytajmy wiersze 13 i 14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. This is contrasting the New Testament with the Old Testament. To jest przeciwstawienie Nowego Testamentu Staremu Testamentowi. In the Old Testament they killed animals. W Starym Testamencie oni zabijali zwierzęta. And they took their blood to atone for our sins. I potem brali tę krew, żeby dokonać pojednania za nasze grzechy. And there had to be constant killing of animals. I nieustannie zabijano zwierzęta. These sacrifices had to be made over and over and over. Te ofiary musiały być składane na nowo i na nowo. But in the New Testament there's only one sacrifice. Ale w Nowym Testamencie jest tylko jedna ofiara. Not multiple sacrifices. A nie wiele ofiar. Jesus doesn't have to forgive you over and over and over. Jezus nie musi ci przebaczać na nowo i na nowo i na nowo. His one sacrifice gave you eternal redemption. Jego jedna ofiara dała ci wieczne odkupienie. And verse 14 says, i wiersz 14 powiada, that one sacrifice should purge your conscience. Że ta jedna ofiara może oczyścić twoje sumienie. So that you can serve the living God. Żebyście mogli służyć Bogu żywemu. If you don't understand that you are completely forgiven of sin. Jeżeli nie rozumiesz, że masz wszystkie swoje grzechy przebaczone. You'll never be able to serve God with all of your heart. Nigdy nie będziesz w stanie służyć Bogu z całego swojego serca. You'll always feel condemned. Zawsze będziesz czuł się potępiony. And unworthy. Niegodny. But in the spirit you are a brand new person. Ale w twoim duchu jesteś zupełnie nową osobą. That is able to fellowship with God freely. Osobą, która może mieć społeczność z Bogiem w wolności. Without any awareness of sin. Bez żadnej świadomości grzechu. Amen. Amen. Now let's read verse 15. A teraz przeczytajmy wiersz 15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. So in verse 12 it says, w wierszu 12 jest powiedziane, that you've received eternal redemption. Że otrzymałeś wieczne odkupienie. Verse 15 says, wiersz 15 zaś powiada, that you have received eternal inheritance. Że otrzymaliśmy wieczne dziedzictwo. But this isn't the way most people think. Ale nie w taki sposób większość chrześcijan myśli.
Most people think God is only in love with you. Większość ludzi myśli tak: Bóg cię kocha. Until the next time you sin. Aż do kolejnego twojego upadku. And then every time you sin. A potem za każdym razem, kiedy zgrzeszysz. You've got to repent and confess that sin. Musisz pokutować i wyznać ten grzech. To get back into the blessings of God. Żeby wrócić do Bożych błogosławieństw. But the truth is, your spirit is always in the blessing of God. Ale prawda jest taka, że twój duch jest zawsze zanurzony w Bożych błogosławieństwach. It was sealed by the Holy Spirit. On został zapieczętowany przez Ducha Świętego. And that sin never penetrates that seal. I grzech nigdy nie jest w stanie spenetrować tej pieczęci. So your spirit retains its holiness and purity. A więc twój duch nieustannie trwa w tej czystości i świętości. And God is a spirit. Bóg zaś jest duchem. And he's always dealing with you based on what's happened in your spirit. I on zawsze ma z tobą społeczność na podstawie tego, kim jesteś w twoim duchu. So five more times in the rest of this chapter. Pięć razy więcej aż do końca tego rozdziału. The scripture emphasizes that Jesus only died once. Słowo Boże podkreśla, że Chrystus umarł jeden raz. That he only applied his blood to your life once. Że on zastosował swoją krew jedynie raz do twojego życia. And it is contrasting this with the way it was done under the old covenant. I jest to w przeciwieństwie do tego, co było czynione w Starym Testamencie. The problem is that most Christians still have an old covenant mentality. Problem polega na tym, że większość chrześcijan ma mentalność Starego Testamentu. My myślimy, że za każdym razem, kiedy zgrzeszymy, nowa ofiara musi być za nas przelana. But Jesus perfected us forever. Ale Jezus uczynił nas doskonałymi na wieki. In Hebrews chapter 10. W Hebrajczyków 10 rozdziale verses 1 and 2 are talking about the Old Testament sacrifice. Wiersze 1 i 2 mówią o ofierze Starego Testamentu, ofiarach. And it says that they were only pictures, types and shadows of what would come. I jest tam powiedziane, że one były tylko obrazem, one były tylko cieniem tego, co dopiero miało nastać. And so those pictures had to be repeated often. A więc te obrazy, te symbole musiały być powtarzane. But the sacrifice of Jesus wasn't symbolic. Ale ofiara Jezusa nie była ofiarą symboliczną. It was the real thing. To było coś prawdziwego. And the blood of Jesus only had to be spilled once. I krew Jezusa musiała być wylana jedynie raz. To forgive the sins of the entire world. Żeby przebaczyć grzechy całego świata. Imagine that you have one of those scales. Wyobraźcie sobie, że macie taką skalę. And on this side are all of the sins of all of the world. Że z tej strony macie wszystkie grzechy tego świata. Not only the sins of the past, but even the sins of the future. Ale nie tylko grzechy z przeszłości, ale również grzechy z przyszłości. One drop of the blood of Jesus over on this side. Jedna kropla krwi Jezusa z tej strony na tym wykresie. Would tip the scales. Rozwali cały ten wykres. The blood of Jesus is greater than the sins of the whole world. Chodzi tu o wagę. Ta jedna kropla krwi przeważy wszystkie twoje grzechy. It has paid for all of the sins of the world. Ta krew zapłaciła za wszystkie grzechy całego świata. Not only the sins of Christians, nie tylko za grzechy chrześcijan, but the sins of unbelievers have been paid for. Ale również została zapłacona cena za grzechy ludzi niewierzących. That's what it says in 1 John 2:2. Tak jest powiedziane w 1 Jana, 2 rozdział, 2 wiersz. It says that Jesus is the payment for our sins. I tam jest powiedziane, że Jezus zapłacił za nasze grzechy. And not for ours only. I nie tylko za nasze grzechy. But for the sins of the whole world. Ale za grzechy całego świata. The truth is, people don't go to hell for their individual sins. Problem polega na tym, że ludzie nie idą do piekła za ich pojedyncze grzechy. All of their sins have been paid for. Ponieważ cena za wszystkie grzechy została zapłacona. People only go to hell for one sin. Ludzie idą do piekła za jeden grzech. And that's the sin of rejecting Jesus as their savior. I to jest grzech odrzucenia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. That's what it's all about. O to właśnie chodzi w tym. People who sin a lot, ludzie, którzy dużo grzeszą, aren't worse off than people who sin a little.
tak prawdę mówiąc, nie są w końcu gorsi od tych, którzy grzeszą tylko troszeczkę. Everyone's sins have been forgiven. Ponieważ wszystkie grzechy zostały przebaczone. It just depends on what you do with Jesus. Ale wszystko zależy od tego, co zrobisz z Jezusem. If Jesus is your Lord, then you're changed on the inside. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, to zmieni to Twoje wnętrze. You're righteous and you're holy. Staniesz się sprawiedliwy i święty w Twoim duchu. And God loves you as much as He loves Jesus. I Bóg kocha Ciebie tak samo mocno, jak kocha Jezusa. And that doesn't change regardless of how you act. I to się nie zmienia bez względu na to, co Ci się przydarzy. Your holiness doesn't change God's attitude towards you. Twoja świętość nie zmienia Bożego nastawienia do ciebie. Nor will your sin change God's attitude towards you. Również twoje grzechy nie zmienią Bożego nastawienia do ciebie. But your holiness will change your attitude towards God. Ale twoja świętość zmieni twoje nastawienie do Boga. If you seek God with all of your heart, jeżeli szukasz Boga z całym swoim sercem, you will love God more. To będziesz kochać Boga więcej. But God doesn't love you more. Ale Bóg ciebie bardziej już nie będzie kochał. God loves us all the same. Ponieważ Bóg kocha cię tak samo mocno. Based on who we are in the spirit. Na podstawie tego, kim jesteśmy w naszym duchu. But it is true that some people walk in more love than others. To prawda, że niektórzy ludzie chodzą bardziej w Bożej miłości, bardziej zanurzeni w niej. It's not because God has given some people more love. Nie dlatego, że Bóg dał niektórym ludziom więcej Bożej miłości. He loves every born again person the same. On miłuje każdą nowonarodzoną osobę tak samo mocno. But some people have understood God's love for them. Ale niektórzy ludzie zrozumieli Bożą miłość, którą Bóg ich obdarzył. And so they enjoy more of the love of God. I zaczęli się cieszyć bardziej tą Bożą miłością. But the truth is, God loves every one of us. Ale prawda jest taka, że Bóg miłuje każdego z nas. And it says in the last part of Hebrews 10:2. Jest powiedziane w ostatniej części listu do Hebrajczyków 10:2. That we shouldn't even have a sin consciousness. Żebyśmy już nie mieli żadnej świadomości grzechów. That's amazing. To jest niesamowite. That means we shouldn't even be aware of our sins. To znaczy, że nie powinniśmy być świadomi tego, że grzeszymy. We should be focused on the forgiveness of our sins. Powinniśmy być skupieni tak bardzo na przebaczeniu naszych grzechów. And not how bad we are. A nie na tym, jak źli jesteśmy. But that's not the experience of most people. Ale niestety nie jest to doświadczeniem większości ludzi. Most people come into the presence of God with a sense of unworthiness. Większość ludzi wkracza w Bożą obecność z przeświadczeniem o swojej niegodności. Again, the only part of you that is unworthy, znowu powiem, jedyna część ciebie, która jest godna, is this physical, external part. Która jest niegodna, to ta fizyczna, zewnętrzna część. But in the spirit, you're holy and pure. Ale w twoim duchu jesteś święty i czysty. If you enter God in the spirit, jeżeli przystępujesz do Boga w twoim duchu, then you shouldn't even be thinking about sin. To wówczas nie powinieneś nawet rozmyślać o grzechu. That's good news. To dobra nowina. And yet not many people can think that way. Niewielu jednak ludzi myśli w taki sposób. Because they look on the outside instead of the inside. Ponieważ patrzą na to, co jest na zewnątrz, a nie na to, co jest wewnątrz. Let's drop down to verse 10. Przeskoczmy aż do wiersza 10. It's talking about that when Jesus died, he put a will into effect. Jest tam powiedziane, że kiedy Jezus umarł, to jego wola zaczęła działać. And now let's read verse 10. 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Once again, this is making the same point. Znowu tutaj jest ten sam punkt pokazany. Jesus sanctified us through one offering. Jezus uświęcił nas przez jedną ofiarę. And it says that this was once for all. Jest tutaj powiedziane raz na zawsze, albo tak jak to brzmi po angielsku, raz za wszystkich. Not once for all people, but once for all time. Czyli tak jak jest po polsku. Nie za wszystkich ludzi, ale raz na zawsze. Did you say that already? Well, I explained it. Here is once for always, and in English, once for all. But, okay, they got it. Well, it's the same thing. Yeah. So, in verse 14. Wiersz 14. Let's read that. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
So verse 10 says you were sanctified once for all. Wiersz 10 powiada, że zostałeś uświęcony ofiarą Jezusa raz na zawsze. And verse 14 says, a 14 wiersz powiada, if you've been sanctified, że zostałeś uświęcony, then you are also perfected forever. Że również zostałeś uczyniony doskonałym na wieki. Now some people struggle with this. Niektórzy ludzie zmagają się z takim myśleniem. And they think this is perfect. I mówią, to jest doskonałe? No, it's not talking about your physical body. Nie, nie mówimy o twoim ciele. Your physical body isn't perfect. Twoje ciało nie jest doskonałe. We have all kinds of problems in the physical realm. W rzeczywistości fizycznej mamy najróżniejsze problemy. This physical body hasn't been changed yet. To fizyczne ciało jeszcze nie zostało przemienione. And it's also not talking about your soulish realm. I nie ma tutaj mowy również o twojej duszy. We don't think exactly the way that we should. Nie myślimy dokładnie tak, jak powinniśmy. So your body and your soul aren't changed yet. A więc twoje ciało i twoja dusza jeszcze nie zostały przemienione. But this is talking about your spirit. Ale jest tutaj mowa o twoim duchu. In the spirit you are sanctified and perfected forever. W twoim duchu jesteś na zawsze doskonały i uświęcony. Notice you aren't just sanctified and perfected until the next time you sin. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, że jesteś uświęcony i doskonały aż do następnego upadku. You are sanctified and perfected for all time. Ale jesteś uświęcony i doskonały na zawsze. That has to be talking about our spirit. Tu jest mowa, to musi być mowa o twoim duchu. Look in chapter 12 and verse 22 and 23. Popatrzmy na rozdział 12, wiersz 22 i 23. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. The last part of that verse. Ostatnia część tego wiersza says that your spirit has been made perfect. Mówi o tym, że twój duch został uczyniony doskonałym. This makes it very clear it's the spirit that is perfected. A więc bardzo jasno widzimy, że to twój duch jest uczyniony doskonałym. Your spirit never loses its relationship with God. Twój duch nigdy nie traci swojej relacji z Bogiem. It is sanctified and perfected forever. Jest on uświęcony i doskonały na zawsze. And since God is a spirit, i skoro Bóg jest duchem, and we have to worship him in spirit, i musimy czcić go w duchu i w prawdzie, then we ought to always be approaching him. To zawsze będziemy przychodzić do Niego, as if we are completely free of sin. Tak jakbyśmy byli zupełnie pozbawieni grzechu. Regardless of what your actions are like. Bez względu na to, jakie są twoje czyny. Regardless of what you've been thinking. Bez względu na to, w jaki sposób myślisz, rozumujesz. If you are born again, jeżeli narodziłeś się na nowo, your spirit is perfect. To twój duch jest doskonały. And the victory in the Christian life, i zwycięstwo w naszym chrześcijańskim życiu, is to get your spirit and your mind in agreement. Polega na tym, żeby twój duch i twój umysł zaczęły myśleć tak samo. If you can begin to see yourself in Christ, jeżeli zaczniesz widzieć samego siebie w Chrystusie, and start recognizing what Jesus has done for you, i jeśli zaczniesz uznawać to, co Jezus dla ciebie wykonał, then all of that holiness and purity that's in your spirit, to cała ta świętość i ta czystość, które są w twoim duchu, will come flowing through your physical body. Zaczną wypływać z ducha i docierać do fizycznego ciała. See, I too believe in living a holy life. Ja wierzę, chcę wam podkreślić, że wierzę w święte życie. But I believe that holiness is a byproduct of relationship. Ale uważam, że świętość jest produktem ubocznym naszej społeczności z Bogiem. It isn't something that is necessary to have a relationship with God. To nie jest coś, co jest warunkiem, koniecznością, żeby mieć społeczność z Bogiem. And this is the issue that a lot of the church has missed. I to jest zagadnienie, z którym mija się
wielu ludzi w kościele. They're saying that God won't bless you until you do these things. Powiadają, Bóg nie będzie cię błogosławił, dopóki nie zaczniesz czynić tych rzeczy. But no, God blesses you because of your relationship with Jesus. Nie, Bóg ciebie błogosławi z powodu twojej relacji z Jezusem. And the blessing of God is on every single one of us who are born again. I błogosławieństwo Boże jest nad każdą osobą, która narodziła się na nowo. But if you aren't living a holy life, ale jeśli nie żyjesz świętym życiem, it's not God who stops the blessing, to nie Bóg zatrzymuje błogosławieństwa w twoim życiu, it's you who stops the blessing. Ale to ty powstrzymujesz błogosławieństwa Boże w tobie. You yield yourself to Satan. Poddajesz się diabłu. And Satan steals from you what God has already given. A diabeł wykrada to, co Bóg już ci dał. So it is important for you to live as holy as you can. A więc bardzo ważne jest, żeby żyć tak świętym życiem, jak tylko możesz. But don't ever think that God loves you according to your holiness. Ale nigdy sobie nie myśl, że Bóg miłuje cię stosownie do twojej świętości. The love of God is only conditional upon one thing. Boża miłość jest warunkowa, jeśli chodzi wyłącznie o jedną rzecz. And that's whether or not you made Jesus your personal Lord. A to jest sprawa, czy Jezus stał się twoim osobistym Panem i Zbawicielem. If you've done that, God loves you. Jeżeli to uczyniłeś, Bóg cię kocha. And all of your sin has been paid for. I wszystkie twoje grzechy zostały już spłacone. Sins you haven't even committed yet. Nawet te grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. That's good news. To jest dobra nowina. Now, I'm saying those things to encourage you to sin. Ja nie mówię tych rzeczy, żeby was zachęcić do grzechu. If you're truly born again, you don't want to live in sin. Jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo, to nie chcesz grzeszyć. So if you're truly saved, this doesn't encourage you to sin. Jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo, zbawiony jesteś, to takie rzeczy nie będą cię zachęcać do grzechu. But it will take away the condemnation when you do sin. Ale zabierze to z twojego życia potępienie, kiedy znowu upadniesz. You'll know that God's love isn't conditional upon your actions. Bo będziesz wiedział, że Boża miłość nie jest uwarunkowana twoimi czynami. Let me share a story with you about this. Pozwólcie, że podzielę się z wami pewną historią o tym. I have a sister who's 9 years older than me. Mam siostrę, która jest 9 lat starsza ode mnie. And she has a daughter that was really rebellious. I ma córkę, która kiedyś była bardzo, bardzo zbuntowana. And when this girl was a teenager, she was terrible. I kiedy ta dziewczyna była nastolatkiem, była okropna. She could make a saint cuss. Ona mogła sprawić, że święty by zaczął kląć. And my sister was fixing supper. I moja siostra przygotowywała kolację. Her husband was a professor at the university. Jej mąż był profesorem na uniwersytecie. And he was bringing home another professor for supper. I na kolację miał przywieźć innego profesora. So my sister was busy fixing supper. Moja siostra była bardzo zajęta przygotowaniem tej kolacji. And my niece was in there just mouthing off at her and giving her a hard time. I moja siostrzenica po prostu do mojej siostry coś tam mówiła, naprawdę dokuczała jej mocno. And so my sister lost her temper. I moja siostra straciła panowanie. And hit her. I uderzyła ją. And knocked her flat of her back in the kitchen. I znokautowała ją. Leżała na podłodze w kuchni. Now my sister is a godly woman. Moja siostra jest pobożną kobietą. She loves God. Kocha Boga. She's seen people raised from the dead. Ona widziała ludzi wzbudzonych z martwych. And she knew better than to do that. Ona wiedziała, że tego się nie robi. It was sin. To był grzech. And she felt terrible about it. I źle się czuła z tym wszystkim. So she ran upstairs. Pobiegła na górę. And she threw herself across the bed. I rzuciła się na łóżko. And she says, God, you've got to help me. I powiedziała, Boże, musisz mi pomóc. She says, I'm so sorry for what I did. Tak mi przykro, że to zrobiłam. But if I start crying, ale jeśli zacznę płakać, I'm not going to come out of here until tomorrow morning. To nie zejdę na dół aż do jutra rana. And she says, I've got to get supper fixed. Mówi, muszę przygotować kolację. She says, how can I deal with this? Boże, jak mam się z tym uporać? And here's what the Lord said to her. I Pan jej powiedział tak. He said, when you got born again at 8 years old, kiedy narodziłaś się na nowo w wieku 8 lat,
I already knew you were going to do this. Ja już wtedy wiedziałem, że jej przyłożysz. And I've already forgiven that sin. I ja już wtedy ci to przebaczyłem. Says this isn't anything new to me. Widzicie, Bóg mówi, to nie jest nic nowego dla mnie. He says, I've already forgiven you. Już ci przebaczyłem wtedy. And immediately the condemnation was gone. I natychmiast potępienie ustąpiło. She was able to go down and fix supper. Ona zeszła na dół i przygotowała kolację. Now, did that encourage her to go sin again? Czy to zachęcało ją do tego, żeby znowu grzeszyć? Did she want to hit her daughter again since she knew it was already forgiven? Skoro ona wiedziała, że Pan przebaczył jej ten grzech, czy znowu chciała przyłożyć córce? No, that's not what I'm saying. Nie, nie o tym mówię. But it allowed her to go down and ask forgiveness from her daughter. Ale to pozwoliło jej pójść do córki i poprosić córkę o przebaczenie. And tell her that she was sorry for what she had done. I powiedzieć córce, że przykro jej, że zrobiła coś takiego. And see if we could understand that, it would help us. Jeżeli my to zrozumiemy, to pomoże to nam. Sin, you think that's the first time God knew about it. Kiedy grzeszysz, to sobie myślisz tak, no teraz się Bóg dowiedział. But these verses show that God has already forgiven you of all sin. Ale ten wiersz pokazuje, że Bóg znał wszystkie twoje grzechy. Only one sacrifice dealt with all of your sin. Tylko jedna ofiara uporała się z wszystkimi twoimi grzechami. I don't know if you use this terminology in Poland. Ja nie wiem, czy używacie w Polsce takiej terminologii. But in America, here's what the religious church says. Ale w Ameryce religijny kościół mówi tak. Every time you sin, you've got to get that sin under the blood. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, musisz sprawić, żeby krew baranka okryła ten grzech. Or you've got to get the blood reapplied every time you sin. Albo mówimy, musisz na nowo zastosować moc krwi nad twoimi grzechami. What they're saying is you have to get every individual sin dealt with separately. W praktyce mówią, że z każdym twoim grzechem osobno musisz się uporać. But the Bible says Jesus died for all of your sin. Ale Biblia powiada, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Jesus is not constantly reapplying his blood. Jezus nie stosuje nieustannie na nowo i na nowo swojej krwi do twoich grzechów. Just imagine this. Wyobraźcie to sobie. If Jesus had to reapply his blood every time you sinned. Gdyby Jezus musiał na nowo i na nowo stosować, przelewać swoją krew za twój grzech, then just for the people that are in this room. To biorąc pod uwagę tylko tych ludzi, którzy są w tym pomieszczeniu, there would be no rest for Jesus. To nie byłoby żadnego odpocznienia dla Jezusa. He'd be reapplying his blood constantly. On nieustannie stale stosowałby swoją krew do oczyszczania każdego z nas. And multiply that times all of the Christians on the earth. A teraz pomnóżcie to wszystko przez wszystkich chrześcijan, którzy są na ziemi. It would be physically impossible for Jesus to be reapplying his blood. To byłoby fizycznie niemożliwe dla Jezusa, żeby stosować oczyszczenie w jego krwi do każdego na nowo. No, these verses in Hebrews chapter 10. Nie, te wiersze w Hebrajczyku w 10 rozdziale says that after Jesus sanctified us once for all, mówią, że zostaliśmy uświęceni i udoskonaleni raz na zawsze. He sat down on the right hand of God. A potem Jezus usiadł po prawicy majestatu. That means he's not working anymore. To znaczy, że on już nie pracuje nad tym. He's not constantly reapplying his blood. On nie stosuje swojej krwi nieustannie do oczyszczania nas z grzechów. Jesus forever satisfied all of the wrath of God. Jezus na wieki usatysfakcjonował sprawiedliwy gniew Boży. Let's look in John chapter 12. Jana 12 rozdział. Popatrzmy na ten fragment. And I need to ask you what John 12:22 says. Does it say that he will draw all men unto himself? 13. No, John 12. 12:22. No, it says. Or excuse me, it's in 32. Yes. Does it say he'll draw all men unto himself? A gdy ja, 32 wiersz, 12 rozdział. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. This verse says that when Jesus is lifted up, ten wiersz mówi, że kiedy Jezus został wywyższony, he will draw all men unto himself. On pociągnie wszystkich ludzi do siebie.
And you know, this appears like it's same. It appears like it's same. Wydaje się, jakby Jezus mówił, that if you just preach Jesus properly, że jeśli będziesz głosił Jezusa we właściwy sposób, he will draw people unto himself. To on będzie pociągał ludzi do siebie. But that's not what this is saying. Nie, nie o tym jest tutaj mowa. I don't know how it is in the Polish Bible. Ja nie wiem, jak to jest tutaj w polskiej Biblii. But in the King James Bible that I use, ale w wersji Króla Jakuba, której ja używam, the word man is italicized. To słowo wszystkich czy ludzi brzmi italicized? Italicized. Do you not understand italicized? I don't know how to explain what italicized is. Oh. Anyway, let me say it this way. Nie wiem, jak to przekazać. No, pozwólcie, że tak to powiem. When the translators of this Bible translated it, kiedy tłumacze Biblii przełożyli ją, they sometimes had to add words to make a meaning clear. Czasem muszą dodać jakieś słowo, żeby uklarownić znaczenie. For instance, when Jesus had those soldiers come against him in the garden. Na przykład, kiedy żołnierze szli, by pochwycić Jezusa w ogrodzie Getsemane. Jesus asked them, "Who do you seek?" Jezus zapytał ich, kogo widzicie? And they said, "Jesus of Nazareth." Oni powiedzieli, Jezusa z Nazaretu. And this Bible says that Jesus said, "I am he." A ta Biblia mówi, że Jezus powiedział, ja jestem nim. But actually the word he was added. Ale to słowo nim zostało dodane. And it's okay because it made the sentence grammatically correct. Ja tutaj nie mówię, że to źle. Po prostu to zdanie jest gramatycznie poprawne. But what he actually said was I am. Ale on wówczas powiedział jestem. That's the same thing that Jehovah God said to Moses. To jest dokładnie to samo wyrażenie, które Bóg wypowiedział do Mojżesza. Jahwe powiedział do Mojżesza. In Exodus chapter 4. W czwartym rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. Moses said, "Who am I going to tell them that sent me?" Mojżesz zapytał, co mam tym ludziom powiedzieć, kto mnie posłał? And God says, "Tell them I am sent you." I Bóg wtedy powiedział, powiedz im, że posłał ciebie jestem. So when you understand that Jesus said I am, rozumiemy więc, że kiedy Jezus powiedział słowo jestem, he released the power of Almighty God through those words. On uwolnił poprzez te słowa moc Bożą, moc wszechmogącego Boga. And the Bible says all the soldiers fell backwards to the ground. I Biblia powiada, że wszyscy żołnierze upadli wtedy przed nim. See, that was the power of God in those words, I am. Bo w tych słowach jestem była Boża moc. But you miss that if you don't understand that the word he was added. Ale nie zawsze to klarownie widzimy w samym tłumaczeniu. So it's the same thing in this instance. Tak samo jest i w tym fragmencie. When the scriptures says if I be lifted up, kiedy słowo powiada kiedy o Jezusie, że będzie wywyższony, I'll draw all men unto me. Pociągnę wszystkich do siebie. I think that that's missing the point. To brakuje tam pewnej treści. The verse in front of this, wiersz przedtem, 31, and the verse after it, i wiersz 33, are all talking about judgment. Mówią o Bożym sądzie. So let's read verse 31. Przeczytajmy wiersz 31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. See, that verse is talking about the judgment of the world coming. Ten werset mówi na temat sądu, który będzie wylany na cały świat. And now let's read verse 32. Teraz 32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. So this verse is saying, ten wiersz powiada nam, that the previous verse was talking about Jesus' death. Że poprzedni wiersz mówił o śmierci Jezusa. So what's really being said here, a więc co naprawdę tutaj należy widzieć w tym fragmencie? Jesus said, "If I be lifted up," kiedy będę wywyższony, talking about his death on the cross, jest tam mowa o śmierci na krzyżu, "I will draw all unto me." To wszystkich do siebie pociągnę. All what? Wszystkich? All judgment is what it's talking about. Myślę, że wszystko do siebie pociągnę. Raczej jest tam mowa o całym sądzie.
This is saying that all of God's wrath for the sins of the world. Jest więc tam powiedziane, że ten cały Boży gniew za grzechy świata came upon Jesus. Został włożony na Jezusa. Jesus didn't suffer just a little bit of God's wrath. Jezus nie cierpiał tylko trochę Bożego gniewu. But every bit of God's wrath came ale upon Jesus. Cały Boży gniew stąpił na Jezusa. All of God's wrath. Cały Boży gniew. That means there isn't any wrath left. To znaczy, że nie pozostało już więcej gniewu. God doesn't have any wrath towards you. Bóg już nie ma przeciwko tobie swojego gniewu. He placed all of his anger towards you on Jesus. On umieścił cały gniew, który miał przeciwko tobie, na Jezusie. And Jesus has forever changed God's attitude towards you. I Bóg na wieki, na zawsze zmienił Boże nastawienie wobec ciebie. And again, I know some of you are saying, how can this be? I wiem, że być może ktoś znowu pomyśli sobie, no jak to możliwe? It's because when you got saved, dzieje się tak, ponieważ gdy narodziłeś się na nowo, przyjąłeś zbawienie, God changed you on the inside. Bóg zmienił ciebie w twoim wnętrzu. And you became a brand new person. Stałeś się nową osobą. That was created righteous and holy and pure. Osobą, która została stworzona w sprawiedliwości, święta, czysta. And then he immediately sealed you. I wtedy natychmiast cię zapieczętował. So that if you sin after becoming a Christian, aby jeśli ci się zdarzy grzeszyć po staniu się chrześcijaninem, that sin doesn't pollute your spirit. Ten grzech nie mógł zniszczyć twojego ducha, zepsuć go. It doesn't become contaminated. Żeby twój duch nie mógł się zarazić grzechem. Your spirit remains as holy and pure as it ever was. Twój duch pozostaje święty i czysty tak bardzo jak w momencie nowonarodzenia. Hallelujah. Hallelujah. If you could understand that, it would change your whole relationship. Jeżeli rozumiesz to, to zmieni to całą twoją relację z Bogiem. Like Hebrews 4:16 says. To będzie tak, jak mówi list do Hebrajczyków 4:16. You could come boldly into the presence of God. Możesz z odwagą przystąpić do tronu łaski. Even in a time of need. Nawet w czasie potrzeby. Not just when you've done everything right. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko zrobiłeś właściwie. But even when you've sinned. Ale nawet wtedy, kiedy zgrzeszyłeś. You still have bold access to God. Ciągle jeszcze masz odwagę, żeby przystępować do Boga. Your spirit is still perfect in union with God. Twój duch ciągle jest w doskonałej jedności z Bogiem. Hallelujah. Hallelujah. When I learned that, it changed my life. Kiedy nauczyłem się tego, zmieniło to moje życie. It didn't make me want to go live in sin. I nie zapragnąłem wówczas pójść w ten świat i grzeszyć. Which is what most people think when I preach this. Kiedy głoszę na ten temat, większość ludzi myśli, że zachęcam do grzeszenia. I'm constantly criticized that you're encouraging people to sin. Nie zachęcam ludzi do grzeszenia. Jestem, chociaż jestem za to krytykowany. But that's not true. Ale nie taka jest prawda. You could look at my own life. Popatrzcie na moje życie. And I'm not saying these things for a selfish reason. Nie będę tego mówił ze względów samolubnych. But I'm just saying this to illustrate my point. Ale mówię to, żeby zilustrować to, co chcę wam przekazać. I'm living a holier life than most of you. Żyję bardziej świętym życiem niż większość z was. I don't do many things that many of you do. Nie robię wielu rzeczy, które wy robicie. I spend more time seeking God than most people do. Więcej czasu spędzam na szukaniu Bożego oblicza niż ludzie. Understanding these truths hadn't encouraged me to sin. Zrozumienie tej prawdy nie zachęciło mnie do grzeszenia. But it makes me love God even more. I to sprawia, że to ja miłuję Boga bardziej. And I serve God out of love, not out of fear. I służę mojemu Bogu z powodu miłości, a nie z powodu lęku przed Nim. I don't read the Bible because I feel God makes me read the Bible. Nie czytam Biblii, ponieważ myślę sobie, że Bóg każe mi czytać Biblię. And if I don't read, God won't answer my prayer. I jeśli nie będę czytał Biblii, to Bóg nie odpowie na moje modlitwy. But I read the word to learn the truth. Ale czytam Biblię, żeby uczyć się prawdy. And I love these truths. I kocham tę prawdę. I don't have to read the Bible. Nie muszę czytać Biblii. But I would be stupid if I don't read the Bible. Ale gdybym nie czytał Biblii, byłbym głupi. Amen. Amen.
You don't have to go to church to make God love you. Nie musisz chodzić do zboru, żeby Bóg cię miłował. If you never went to church again, God would love you just the same. Gdybyś nigdy więcej nie poszedł do zboru, Bóg kochałby cię tak samo. But you wouldn't love God the same. Ale ty nie kochałbyś Boga tak samo mocno. If you were at home tonight, jeśli jesteś w domu dzisiaj wieczorem, you wouldn't be hearing the things that you're hearing now. Gdybyś pozostał w domu, to nie słyszałbyś tego wszystkiego, co mówiłem. God would love you exactly the same. Bóg miłowałby cię dokładnie tak samo. But you need to hear people tell you about how God loves you. Ale musisz słyszeć ludzi mówiących ci o tym, jak bardzo cię Bóg miłuje. You need preachers to expound on the word of God. Musisz słyszeć kaznodziejów, którzy będą cię wprowadzać w prawdę Bożego słowa. And as you know the truth, it'll set you free. I kiedy będziesz poznawać prawdę, ona cię wyzwoli. But God would love you the same whether you knew these truths or not. Ale Bóg, bez względu na to, czy znasz te prawdy, czy nie, będzie kochał cię tak samo mocno. So I'm saying we do need to live for God. A więc mówię, że mamy żyć dla Boga. But that is an effect of salvation, not a way to that salvation. Ale to jest efekt, owoc zbawienia, a nie droga prowadząca do zbawienia. And if you can understand that, it'll totally change your whole life. I jeśli to rozumiesz, to zmieni to całkiem twoje życie. You'll serve God more accidentally than you ever have on purpose before. Będziesz Bogu służyć nawet przypadkowo w lepszy sposób niż zmagając się z sobą i chęcią służenia Bogu przedtem. The Bible says in Titus chapter 2 verse 12. W liście do Tytusa, drugi rozdział, 12 wiersz, Biblia powiada, that the grace of God teaches us, że łaska Boża naucza nas, to live a godly life, byśmy żyli pobożnym życiem. Grace doesn't encourage people to sin. Łaska nie zachęca ludzi do grzechu. Anybody who will take what I'm saying, jeśli ktoś weźmie moje słowa, and say hallelujah, i powie aleluja, now I can go live in sin all teraz I want to, mogę grzeszyć ile wlezie, then you haven't heard what I'm saying. To nie słyszałeś tego, co naprawdę miałem ci do przekazania. I'm saying God would love you if you lived in sin. Ja mówię, że Bóg miłowałby cię, nawet gdybyś żył w grzechu. Because all of your sin is forgiven. Ponieważ cały twój grzech jest przebaczony. But if you're truly born again, ale jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo, it's your desire to live for God. To twoim pragnieniem będzie służenie Bogu. And learning these truths will set you free from sin. I nauczenie się tej prawdy wyzwoli cię z grzechu. Amen. Amen. But many Christians don't know these truths. Wielu chrześcijan nie zna tej prawdy. And so they feel they have to do all of these things to make themselves lovely to God. I myślą, że muszą robić te wszystkie rzeczy, żeby wyglądali na godnych miłości Bożej. God loves you because he is love. Bóg ciebie miłuje, ponieważ on sam jest miłością. Not because you are lovely. A nie dlatego, że ty jesteś godny miłości. And if you understand this, it'll make you love God more than ever. Jeśli to zrozumiesz, będziesz kochać Boga bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Amen. Amen. I know that I raised many questions tonight. Ja wiem, że dzisiaj być może w was sprawiłem powstanie wielu pytań. And I don't have time to explain all of that. Nie mam czasu, żeby to wszystko wyjaśnić teraz. But that's what pastors are for. Ale po to są pastorzy. He'll clean up all of my mess after I leave. Jeśli cokolwiek namieszałem, on to wyczyści po moim wyjeździe. He will straighten out all of my theology. On całą moją teologię wyprostuje. But I challenge you to go to the Word of God. Ale zachęcam, byście się udali do Bożego słowa. And read these scriptures. I czytali te fragmenty. And see if that's the way you believe. I żebyście zobaczyli, czy tak wierzycie, jak mówi Boże Słowo. And if you're one of those that feels guilty every time you sin. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które czują się bardzo winne, potępione za każdym razem, gdy upadniesz, then you need to take these truths, to potrzebujesz przyjąć tę prawdę and purge your conscience from that condemnation. I wykąpać, wyczyścić swoje sumienie w tej prawdzie. So that you can live for God acceptably. Żebyś mógł żyć dla Boga w taki dobry sposób. Amen. Amen. Praise God. Chwała Bogu.